Nie chcę się rozgadywać, bo nigdy tego nie lubiłem. Zresztą zagrałem w filmie, nie wiem. Też nie chcę opowiadać o fabule, bo takie filmy powinny oglądać się... Też nie o to chodzi, ale takie filmy powinny oglądać się uważniej, przede wszystkim z ciekawością. A w samym filmie gram postać, która na początku nie miała swojego imienia i dopiero gdzieś w założeniach reżysera późniejszych postanowiliśmy też chyba wspólnie dodać tej postaci właśnie imię Teofila. Róbmy robotę! Postać, która jest pomocnikiem inżyniera, która odgrywa tam dość ważną rolę. Wiesz, jak wchodzi się w taki projekt, to nigdy nie wiesz. Nie masz zaufania i boisz się, bo nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. Doktor, czekaj, dziura będzie na zawołaniu. Dziękuję. Tak? Wiesz co, trzeba iść. Halo? Halo? Idź z tym. Dobra. Najpierw zadbaj o własne zdrowie. Teraz się tak filmów nie robi, teraz się tak nie gra. Nie, to nie. Nie tak jest. Wiesz, to tak ustalaliśmy wczoraj, wiesz. I myślę, że to, co nas, twórców, artystów, jak zwał, tak zwał, definiuje, przede wszystkim film Todd Machine, to szaleństwo. Furka na piątkę, weź tam, spuszczaj troszkę. Robi się nerwowo, kurwa, no nie możemy tego... Klepuszcie! Wyzwanie. I nagle wchodzisz w ten film i strach znika. Nie robisz tego.